Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy oczywiście przedstawicieli mediów. Cieszymy się, że znaleźli Państwo dla nas czas. Umówmy się, to chyba ostatnia upalna niedziela lata, a niedziela to dobry dzień, żeby spędzić go z pięknymi kobietami. Tych pięknych, inteligentnych kobiet dziś na pewno naszym spotkaniu nie zabraknie. Właśnie kobieta i polityka. Pokuszę się także o słowo władza, nie bójmy się go. Będą tematem naszego dzisiejszego spotkania, bo to przecież siła, determinacja, upór. Mówi się także, że spryt kobiet od dawna determinowały tak naprawdę politykę, determinowały mężczyzn, którzy rządzili. Dziś to wszystko się zmienia. Dziś także kobiety mają szansę zaprezentować swoje umiejętności, swoje pomysły, swoją ogromną wiedzę, swoje uporządkowanie, swoją systematyczność w świecie polityki. Mówi się właśnie, że polityka to wielki bałagan, także myślę, że ktoś, kto doskonale zna się na uporządkowaniu pewnych wartości, świetnie się tutaj przyda. Szanowni Państwo, dziś nastąpi premiera nowych spotów wyborczych. Mowa oczywiście o spotach wyborczych z udziałem kobiet, kobiet lewicy, bo właśnie hasło kobieta lewicy będzie przyświecało naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Stąd także obecność psychologa. Oczywiście nieprzypadkowo kobiety. Witamy Marię Rotkiel. Maria, chciałam zacząć od rozmowy z tobą. Uzgodniłyśmy już pytanie, czy kobiety są potrzebne polskiej polityce. Jest tak banalne, że aż wstyd je zadać, więc go nie zadajemy, bo są potrzebne, to już wiemy, szczególnie takie kobiety, takie osobowości. Powiedz mi, chciałam wiedzieć, czy są takie obszary, na których kobiety powinny działać, w których kobiet jest teraz za mało? To też jest bardzo trudne pytanie i jeszcze raz dziękuję, że nie padło to, o którym wspomniałaś, bo powiem szczerze, że jeżeli ktoś mnie pyta, czy kobiety są potrzebne w polityce, to ja reaguję bardzo emocjonalnie. A my wszystkie krzyczymy tak. I jest mi trudno powstrzymać się właśnie, żeby nie wykrzyczeć, że jest to tak oczywiste, iż nie powinniśmy w ogóle się nad tym zastanawiać. Natomiast to pytanie o obszary też jest trudne, ponieważ moim zdaniem nie ma takich obszarów, w których kobiety nie byłyby potrzebne. Więc ja powiem bardzo krótko. W każdym obszarze życia społecznego, w każdym aspekcie aktywności kobiet w polityce jesteśmy potrzebne. I cieszę się, że już nastały takie czasy, że mamy ku temu okazję i szansę. Maria, ale są na pewno takie momenty, kiedy kobietom jest trudniej. Są tematy, w których oczywiście kobiety odnajdują się bez żadnych problemów, jak na przykład polityka prorodzinna, która jest zdominowana przez kobiety jako temat, ale czy są właśnie jakieś takie wyzwania, gdzie, umówmy się, nam kobietom jest trudniej się przebić przez ten męski głos, a nasz głos powinien być zdecydowanie bardziej słyszalny? Tak, to prawda i pewnie tutaj się rozgadam, więc trzeba mnie pilnować. Będziemy cię stopować. Absolutnie trzeba. Niestety cały czas borykamy się z różnymi stereotypami, które sprawiają, że jesteśmy aktywne, ale chyba nie tak, jak mogłybyśmy być. Ten stereotyp chyba polega na tym, że też przypisuje nam się pewne role, w których oczywiście znakomicie się sprawdzamy, natomiast mam takie wrażenie, że nie dopuszcza nas się do tych ról, które są tak stereotypowo zarezerwowane dla mężczyzn. Przecież do niedawna władza była też przez mężczyzn tak zarezerwowana, a teraz jak widać kobiety coraz częściej ją sprawują i to sprawują ze znakomitymi wynikami. Więc chyba te stereotypy, kiedy nas się chyba pozbawia troszeczkę możliwości pokazania tych wszystkich atutów i tutaj też jako psycholog muszę powiedzieć, że tak naprawdę mamy je, a ja jako psycholog różnic płciowych, bo się tym zajmuję, muszę powiedzieć, że te różnice płciowe są na naszą korzyść. To wejdę ci w słowo. Mówi się, że faceci to są twardzi dopiero i że oni się na wszystkim zdają, wszystkiemu dadzą radę. To jest jeden z tych stereotypów, o których... Właśnie, bo podobno to jednak, drodzy Państwo, kobieta jest organizmem ultradoskonałym i potrafi regenerować się po najcięższych przeżyciach. I niestety nie jedna z nas miała okazję tego doświadczyć, co ważniejsze udowodnić, więc chyba coś musi w tym być. Czy jesteśmy silne? Absolutnie. I na pewno kwestia, którą ja często poruszam, bo wydaje mi się bardzo ciekawa, jest taka, że my po prostu jesteśmy bardziej odporne na stres. Więc tam, drodzy panowie, gdzie jest ciężko, gdzie trzeba
działać też pod presją dużą, dawać sobie radę ze stresem, tam tak naprawdę to my się przydajemy. Pamiętajmy też o tym, że my mamy taką zdolność, która wynika z budowy naszego mózgu, że jesteśmy w stanie robić kilka rzeczy naraz. Więc też taka podzielność uwagi i umiejętność zajmowania się wieloma aspektami, takiego łączenia działania, aktywności na różnych obszarach, to jest nasza domena. Cierpliwość to jest nasza domena, nieustępliwość to jest nasza domena. I ja to mówię nie dlatego, że jestem kobietą, ale też dlatego, że jestem psychologiem i po prostu mam na to dowody w postaci badań, których oczywiście nie będę tu cytowała, żeby Państwa nie zanudzić. Szanowna Pani, ja także proponuję rozkoszować się tą cudowną chwilą. Pan Grzegorz Napieralski milczy i tylko przytakuje, więc siła kobiet lewicy zaczyna być duża. Jeszcze o tych stereotypach jedno pytanie. Zazwyczaj jest tak, że mówiło się, że mężczyźni są lepiej wyedukowani od kobiet. Temat, który poruszałyśmy, kiedy rozmawiałyśmy sobie na zewnątrz. Tak. Czy taka przysłowiowa kura domowa, która ma głowę pełną pomysłów, co więcej chęć do działania, ale małą możliwość, może znaleźć swoje miejsce w takim świecie, jakim jest polityka? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni, ponieważ... Kolejny obalony stereotyp. Dokładnie, to my mamy wyższe wykształcenie procentowo niż mężczyźni w takim większym zakresie. Natomiast to jest bardzo ważny aspekt, który teraz poruszymy. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę moim zdaniem to, co w polityce jest najważniejsze, to jest po prostu znajomość życia. I nie chodzi o to, że ktoś tę politykę musi od przysłowiowego przedszkola uprawiać, czy jest dobrym teoretykiem, przede wszystkim musi być praktykiem. Więc ta osoba, która w praktyce zna się na życiu, a chyba do tego życia przyucza też rodzina, tak mi się wydaje, tudzież aktywność zawodowa na różnych obszarach, to jest taki ogromny atut. Więc ja się cieszę, że kobiety do polityki zaczęły się garnąć, bo odnoszę takie wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej aktywne i po prostu potrafimy swoje życiowe doświadczenie, ale też wiedzę, którą zdobywamy, wykorzystywać na tych obszarach. I wydaje mi się, że to, co tutaj jest najważniejsze, co ja bym chciała przede wszystkim poruszać, to taki apel, żebyśmy korzystały z tej szansy, którą nam dano, czyli po prostu były coraz bardziej aktywne. Na tym mi bardzo zależy. To teraz pytanie do pana przewodniczącego. Podziel się mikrofonem, Marysiu. Proszę. Dziękuję. Muszę już oddać. Pan mi powiedział, panie przewodniczący, w zeszłym roku, że u pana w domu jednak rządzi żona. Nie ma się co nad tym zastanawiać. Pani Małgorzata faktycznie tam tak ostro daje. Ma jeszcze do tego... Grzeczna jest? Ma jeszcze do tego pomoc, ale i ole. Tak, w postaci dwóch córek. Zdradzę małą tajemnicę, kiedy tutaj wybierałem się na spotkanie, moja córka młodsza powiedziała, nigdzie nie idziesz. Czyli jednak. Ja mówię, jak nie idę, muszę. Nie musisz, ale muszę. Mówię, umówiłem się z koleżankami, mówię, będziemy rozmawiali o bardzo ważnych sprawach, tłumaczę, a Ola stanęła przed drzwiami, mówi, nie, mieliśmy iść do kina. Ja mówię, no tak, no właśnie, no to idziemy, mówi, do kina. Mówię, no ale dobrze, ale umówiliśmy się później trochę, teraz umówiłem się z koleżankami, a Ola, ale z jakimi koleżankami? Ale tak jest. Jest w domu, że no dziewczyny są w większości u mnie w domu, bo aż trzy, a ja jeden. Ale też powiem szczerze, że z wielką przyjemnością poddaję się, kiedy rządzą i kiedy szczególnie dwie córki wymagają. Nawet czasami nie proszą, tylko wymagają. W różnych sytuacjach to są naprawdę przesympatyczne sytuacje, chociaż na początku wygląda groźnie. Moja córka, pamiętam raz, bardzo tak mnie zaskoczyła i powiedziała, daj telefon, już nie będziesz rozmawiał, bo jesteś w domu. Koniec pracy. Powiedziała to z taką miną, wiecie, taką bardzo poważną. No. Ale respekt, rozumiem pan. Odłożyłem telefon, bo wszyscy mieli pretensje, że nie odbierałem, ale wytłumaczyłem, co się w domu wydarzyło. Panie przewodniczący, Sojusz Lewicy Demokratycznej z wielką przyjemnością otwiera swoje bramy dla kobiet. Z wielką przyjemnością gości je na listach. Część z pań, które mamy dziś przyjemność tutaj gościć, działa w polityce już od dłuższego czasu. Ja bym chciał jednak zapytać, jakie miałby pan oczekiwania co do tych młodych, debiutujących, nazwę to, w polityce kobiet, po to, aby mogły udowodnić właśnie to, że jednak kobieta i polityka to słowa tożsame. Jest dużo kobiet dzisiaj w Sojuszu. Jak już w ogóle mówimy o rządzeniu, to klubem rządzi profesor Winiarczyk-Kosakowska. Można powiedzieć, że mną po trosze też, no bo to na
mówi, jak ma wyglądać dzień na przykład parlamentarny i z kim trzeba się spotkać, pokazuje kalendarz i lider musi się podporządkować, no bo to też nie jest tak, że jest czas na jakieś rozmowy, no ma się zaufanie. Do kobiet można mieć zaufanie, ale myślę, że... Trzeba, panie przewodniczący, trzeba. Przepraszam, widzicie, to te stereotypy, o których mówicie, w naszych głowach to tkwi, to trzeba zmieniać, no i właśnie te stereotypy trzeba zmieniać. Znaczy, ja w wielu debatach sejmowych, w wielu różnych ważnych wydarzeniach widzę, jaki problem tkwi w naszych głowach. I kobiet, i mężczyzn, mi się wydaje, nie tylko... Wiadomo, że mężczyźni być może trudniej się przyznają do wielu kwestii, ale też myślę, że jest duży problem wśród kobiet właśnie łamania tych stereotypów, że kobieta również może być dobrze przygotowana do debaty sejmowej, że może być bardzo aktywna, że może dzielić się obowiązkami z mężem, jeżeli chodzi o rodzinę, o tym mówiła pani psycholog, że to nie jest tak, że kobieta to jest słabsza część społeczeństwa, że też może walczyć o swoje przekonania i myślę, że ta zmiana stereotypów jest bardzo ważna, dlatego że one jednak jeszcze w Polsce bardzo, mimo przemian, które nastąpiły na początku lat 90., one jeszcze bardzo mocno tkwią. I to tkwią w takich miejscach, jak na przykład w zakładach pracy, w firmach. Otóż kobieta pracująca na takim samym stanowisku, z taką samą odpowiedzialnością, zarabia mniej o tą jedną trzecią. Przecież jesteśmy równi. Właśnie. No, a jednak ta pensja jest mniejsza, kobieta więcej musi się starać, aby udowodnić, że na funkcję kierowniczą zasługuje. W drodze awansu też kobietom jest trudniej. Trudniej się awansuje kobiecie, nawet jak zdobywa tytuł na przykład naukowy, to spotyka się jednak z takim, no okej, okay, no masz ten tytuł naukowy, ale wiesz, rozumiesz tutaj, może tylko ćwiczenia na uczelni to wystarczy. Więc myślę, że największe zadanie jest to takie, aby złamać w tej przyszłej kadencji te stereotypy i próbować budować nie tylko prawo, bo ustawę można napisać każdą, tylko pytanie, jak potem z realizacją tej ustawy. Czy ona będzie tak naprawdę mogła wejść w życie, będzie realizowana. I myślę, to jest największe zadanie, które przed moimi koleżankami stoi. A czy mężczyźni są gotowi na to, aby ustąpić miejsca kobietom? Kobiety kiwają, że nie, to straszne jest tak myślę, naprawdę, że, panie przewodniczący. Myślę, czy pan jest gotowy na to, żeby być może w przyszłorocznych wyborach to kobieta stała na czele Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Słuchajcie, jeżeli jedna z proszę moich, się zastanowić. Jeżeli dobrze. Jedna z moich koleżanek przejaby władzę w SLD, proszę bardzo, z wielką przyjemnością, wtedy ja będę miał trochę więcej czasu dla córek i je przygotuję i podpowiem jest im... Jest deklaracja, drogie panie, zarejestrowana na dodatek. Podpowiem Ali i Oli, co zrobić, żeby dobrze było w polityce. Więc myślę, że nie są jeszcze mężczyźni gotowi na to. Znaczy, kiedy ja prowadziłem rozmowy, kiedy rozmawia się nie tylko o listach, ale o ustawach, o różnego rodzaju rozwiązania, jeszcze gdzieś ten stereotyp bardzo mocno w nas tkwi i to trzeba zmienić. Rozumiem, że zmieniamy to dzisiaj, zmieniamy to także za pomocą tych spotów, które już niedługo oczywiście państwo będą mogli zobaczyć. Panie przewodniczący, może przedstawilibyśmy nasze piękne panie? Ale z wielką przyjemnością. To ja wstanę, jeżeli pozwolicie. Jest przygotowany taki film o kobietach lewicy. To jest cały serial pokazujący dorobek, bo też jest też tak w polityce, co jest moim zdaniem wielką niesprawiedliwością, że bez względu na barwy polityczne, jakie są w kraju, powinniśmy doceniać te osoby, które w życiu coś osiągnęły, coś w Polsce pozytywnego zmieniły. Siedzące tutaj kobiety bardzo dużo zmieniły. Przez lata, te lata, które... Gdybyśmy rozpoczęli tą zmianę od roku 89, to są kobiety, nie tylko te, które tu siedzą oczywiście, bo jest ich o wiele, wiele więcej. Gdybyśmy chcieli puścić film o wszystkich kobietach lewicy, to myślę, że wygralibyśmy ze wszystkimi serialami brazylijskimi, na pewno. To jestem o tym przekonany, ale zauważyłem jedną rzecz, że zdarza się coś takiego, że zabiera się ten dorobek kobiet lewicy. Albo się go nie docenia, już mówiąc najdelikatniej. I chcieliśmy tym filmem pokazać dorobek kobiet, ich zaangażowanie, ich pomysły, ich do tej pory dokonane rzeczy, które udało się zrobić. Każda z siedzących tutaj, nie tylko kobiet lewicy, ma naprawdę bardzo bogaty dorobek. I chcieliśmy pokazać, zobaczcie, są kobiety aktywne, nie boją się, walczą o swoje przekonania, bo walczyć o swoje przekonania jest naprawdę bardzo... Bardzo, bardzo szczególnie ciężko dziś. Bronić swoich przekonań, szczególnie jeżeli gdzieś jest też nie jest takie zderzenie.
I ten film właśnie ma to pokazać, ma też to zmienić i ma udowodnić, że kobiety lewicy od wielu, wielu lat są z nami. No i teraz pytanie, czy będziemy oglądali ten film, a później ja powiem, czy mam na samym początku powiedzieć. Teraz przedstawić, tak. Panie chcą teraz być przedstawione, myślę, że tak będzie najłatwiej. To ja będę, czy ja mogę trochę prywaty uprawić? Absolutnie. Dobrze. Tak? Nie wiem, jak pani psycholog na to zareaguje, czy się nie okaże, że jakiś błąd popełniłem. Nie, nie, bardzo proszę. Panie nie mają nic przeciwko. To ja rozpocznę od bliskiego współpracownika Małgorzata Winiarczyk-Osakowska, dyrektor klubu. Witamy. Która w polityce jest bardzo długo, bo pracowała w kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego, w tej pierwszej kampanii. I to też bardzo ciekawe, bo skoro mówimy o tych stereotypach, o których mówiła pani psycholog, to przecież wiemy dokładnie, że rok 95, kiedy Aleksander Kwaśniewski startował, opinia była taka, że przegra. Startuje, bo startuje, no bo co? No bo musi, bo jest liderem partii. Małgorzata była jedną z tych osób, właśnie, która wtedy zapisując się do sztabu wyborczego, powiedziała, wygra, uwierzcie. Znaczy uwierzyła pierwsza wśród wielu, wielu ludzi, że jest szansa na wygraną i to pokazuje, że właśnie kobiety mają tą siłę, o której mówi pani psycholog. Więc Małgorzata Winiarczyk-Osakowska, profesor Małgorzata Winiarczyk-Osakowska, jeżeli mogę się przenieść na drugą stronę, kolejny profesor, senator, pani profesor Szyszkowska, która chyba w najtrudniejszym momencie takiej bardzo ostrej, konserwatywnej debaty politycznej, która odbywała się wtedy w Polsce, pokazała ustawę, która szła tak naprawdę o kilkanaście lat do przodu. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o równouprawnieniu, kiedy rozmawiamy o problemach kobiet, kiedy rozmawiamy o dyskryminacji, kiedy rozmawiamy o mniejszościach seksualnych, to wydaje się już mniej emocjonujące. Ale kilka lat temu, kiedy pani profesor była senatorem, ta tematyka po prostu spychała człowieka na margines. O co jej chodzi? Zadawali sobie ludzie pytanie, przecież wszystko jest poukładane i w porządku. Nikt nie dostrzegał tych niesprawiedliwości, które się pojawiały, na przykład w parach homoseksualnych, że nie mogły się odwiedzać w szpitalach, czy nawet w związkach partnerskich, które nie były związkiem małżeńskim. Dziewczyna bądź chłopak nie mógł swojego partnera, partnerki odwiedzić w szpitalu. To właśnie profesor Szyszkowska po raz pierwszy jakby przełamała ten mur i powiedziała, zobaczcie, można inaczej. Doktor Magdalena Ogórek. Współpracowaliśmy przez wiele lat razem. Wybrała później drogę wykładowcy. Dzisiaj to ta osoba, która uczy innych, która przekazuje swoją wiedzę, no ale też jest symbolem, że w młodym wieku można mieć tytuł doktora, że można pogodzić obowiązki rodzinne. Właśnie nie zapominajmy o tym, że przecież kobiety, które działają w polityce, działają także w normalnej pracy i w domu. W domu, to dokładnie. To jest naprawdę mnóstwo rzeczy do pogodzenia. I Magda pokazuje, że można to zrobić, można to połączyć, odnosić sukcesy i przekazywać jeszcze wiedzę młodszym od siebie. To bardzo ważne. I wróciła do polityki, to najważniejsze. Przyszła któregoś razu, powiedziała, że chyba jednak polityka jest dla niej tym miejscem i powiedziała, że chce startować. Startuje w okręgu wyborczym na Śląsku, w Rybniku, jest na drugim miejscu i powiedziała, że na pewno będzie posłanką. Więc nie ma innej opcji. Nie ma innej. To znowu, żeby było sprawiedliwie, wracamy do kolejnej kobiety. I tutaj jest ciekawostka, ponieważ osoba, którą za chwilę przedstawię, jest symbolem dla nas bardzo ważnym, dla SLD, bo wywodzi się ze środowiska, które najgłośniej krzyknęło ostatnio, myślę o ruchu Palikota, krzyknęło o różnych kwestiach, a pani Izydorczyk jest z nami dzisiaj na naszych listach wyborczych. Witamy serdecznie. I powiedziała, że też tutaj w SLD jest to miejsce, nie rozmawialiśmy o tym, to moja tylko sugestia, ale myślę, że to jest ważna zaleta SLD, pewnej konsekwencji. Dlatego, że oczywiście można w czasie kampanii wyborczej głośno pokrzyczeć i nagle widzimy, że poszczególne partie polityczne lekko skręcają na lewo i coś mówią, tylko że to jest na chwilę. SLD jest konsekwentne, bo gdybyśmy przejrzeli nasze programy, projekty ustaw, o których mówiłem, choćby przy okazji prezentacji profesor Szyszkowskiej, jesteśmy konsekwentni. Za to bardzo serdecznie dziękuję, że możemy być razem, że dzisiaj jesteśmy tutaj w tym bardzo symbolicznym miejscu, o tym też za chwilę powiem. Dzięki serdeczne. Elżbieta Streger-Dębińska. To jest kobieta, słuchajcie, to jest niesamowita kobieta. A powiem dlaczego. Bo tego czasu też już nikt nie pamięta. Rok
jeżeli dobrze pamiętam, 2004, wybory do Senatu uzupełniające. SLD w totalnym kryzysie. SLD było poniżej progu wyborczego, znaczy miało już nas nie być, o tak powiem. I Ela powiedziała, wystartuje na senatora. No, czy wybory najtrudniejsze, dlatego że wybory na senatora to są wybory takie bezpośrednie, trzeba zdobyć ponad 50% głosów. Elżbieta wygrała te wybory, została senatorem, dzisiaj jest posłanką, wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia. Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia świetnie sobie tym radzi i autor, czy współautor, bo osób było więcej, programu zdrowotnego. Iwona Piątek, żeby znowuż było sprawiedliwie po drugiej stronie. Przewodnicząca Partii Kobiet jest na naszych listach. Tutaj znowuż trochę prywaty. Wczoraj z moją żoną, właśnie z Gosią, prowadziły kampanię wyborczą i pokazywały, że można politykę uprawiać inaczej, że kobiety też mogą być w polityce, mogą być aktywnie, tak jak Iwona na liście, i wspierać właśnie dobre idee, tak jak Gosia, moja żona, która wspierała właśnie Iwonę wczoraj w kampanii wyborczej. Łożenka Kotkowska. To jest osoba totalnie oddana sprawom edukacyjnym. Znaczy, jak zaczyna mówić, no bo jest we władzach klubu, kiedy mamy prezydium klubu, wyobraźcie sobie, jest ustawa edukacyjna, to wiemy, że pół godziny mamy z głowy. Naprawdę. Co najmniej. Więc Bożena mówi o wszystkich aspektach, od razu daje 40 przykładów z całego kraju, bo już zdążyła zadzwonić do wszystkich, się dowiedzieć, wszystko wie. A jeszcze bardzo fajnie zawsze mówi, bo no tak, ja jestem z wykształceniem informatykiem, więc mówi, to łączę nowe technologie i edukację, co mnie bardzo cieszy, bo ja też lubię nowe technologie, więc naprawdę bardzo, bardzo oddana sprawie. Zresztą w swoim mieście na południu Śląska, w Bielsko-Białej, walczyła z samorządem, który chciał zamykać przedszkola, chciał zamykać szkołę, walczyła skutecznie i też nie bała się, właśnie o tym mówiłem, nie bała się walczyć o swoje przekonania. Dorota Gardias, znakomita kobieta, chyba najbardziej odważna, przepraszam, że trochę tutaj będę stopniował teraz, ale najbardziej odważna, bo kiedy przychodziły najtrudniejsze dla pielęgniarek czasy, poświęciła wszystko. Łącznie z życiem rodzinnym, trudnym wtedy, i była tam, gdzie potrzebowały ją koleżanki z pracy, bo walczyła o sprawę fundamentalną, o to, aby w Polsce były normalne umowy o pracę, a nie jakieś śmieciowe kontrakty czy umowy, które dyskryminują właśnie kobiety. I Dorota zawsze w każdym takim momencie była ze swoimi koleżankami i dzisiaj Dorota jest potrzebna w Sejmie właśnie, żeby dokończyć dzieło, które rozpoczęła jako związek zawodowy. Paulina Piechna. O Paulinie można mówić bardzo długo, mimo jej wieku, trochę młodszego. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo zaangażowana osoba, która na zapleczu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przez ostatnie lata skrupulatnie, jak taka właśnie mrówka, którą zawsze się pokazuje pracowitą, tak działała Paulina. I powiem szczerze, wydarzyło się coś, o czym mówiłem również na naszej konwencji programowej. Ja rozumiem różne walki polityczne i absolutnie przyjmuję, że trzeba siebie krytykować nawzajem, ale trzeba też powziąć informację albo wiedzę, dlaczego chce się kogoś skrytykować. Krytykowano nas za różne sprawy i też skrytykowano Paulinę, że to rzekomo, powiem, ona zajmowała miejsce innych kobiet, aktywistek. Paulina jest bardzo aktywna, jest samorządowcem, jest też matką. Drugi raz za chwilę matką, co bardzo ważne, bardzo oddana. I dzisiaj powtórzę jeszcze raz tą samą deklarację. Nie zamieniam Pauliny na żadną inną kobietę w Warszawie na liście wyborczej. Paulina musi być w Sejmie, aby pokazać też młodym dziewczynom, młodym matkom, że można. Trochę się rozgadałem, przepraszam bardzo. Dobrze. A teraz obejrzymy nasz film, jeżeli możemy. Zapraszamy. Inwestycja w edukację to najlepsze, co możemy zrobić dla naszych dzieci. Nowoczesna szkoła powinna uczyć, inspirować i dawać poczucie bezpieczeństwa. Każde dziecko powinno mieć równy dostęp do edukacji. Jutro bez obaw. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sprawna i przyjazna służba zdrowia to pewność, że możemy liczyć na profesjonalną pomoc. Zdrowie to nie towar. Szpital to nie fabryka. Jutro bez obaw. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sport to zdrowie, pasja i determinacja. Musimy wszyscy inwestować w kluby i infrastrukturę sportową, a przede wszystkim promować kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Jutro bez obaw. Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Na Śląsku prowadzę akcję profilaktyki nowotworowej. Wiem, że doktorat i dwa fakultety nie wystarczą kobietom do realizacji celów. Dlatego same musimy to zmienić. Jutro bez obaw. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Młodzi ludzie to wiara i nieograniczone perspektywy. Wykorzystajmy ten potencjał. Dajmy im szansę na samorealizację. Edukacja i miejsca pracy dla młodych ludzi wystarczą, aby bez obaw wchodzili w dorosłość. Jutro bez obaw. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Państwo prawa musi dać obywatelom pewność, że tworzone przepisy będą sprawiedliwe i zagwarantują poczucie bezpieczeństwa. Jutro bez obaw. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, do tego oczywiście brawa, tak. Myślę, że się należą i panią, i koleżanką. Szanowni Państwo, to oczywiście jest tylko część nowych spotów, czy też serialu, jak pan powiedział, przewodniczący. Kolejne jego odcinki będą następować w kolejnych tygodniach, będą Państwo mieli okazję zapoznać się. Ja teraz bym chciała zadać kilka pytań, dosłownie kilka, naszym pięknym paniom. Chciałam zacząć od pani doktor Magdaleny. Pokutuje takie wyobrażenie, chociaż no, powiedzmy szczerze, jest też trochę w tym prawdy, że kobieta kobiecie zazdrości. Ja absolutnie nie uważam, że tak jest między paniami, bo myślę, że panie jesteście, zauważyłam to, powiem szczerze, zwartą drużyną gotową do działania i bardzo dobrze. Ja bym chciała poruszyć ważniejszą kwestię, kwestię kobiet wyborców. Często jest tak, że kobiety nie głosują na kobiety, a chyba czas to zmienić. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ten aspekt, w którym jesteśmy absolutnie solidarne. My wszystkie mamy pęd do kariery, do własnego rozwoju, do samostanowienia o sobie, ale nie chcemy mieć rozdźwięku pomiędzy tym najważniejszym pędem, czyli poczuciem obowiązku macierzyńskiego, które wypływa nas z serca. I my nie chcemy wybierać, między karierą zawodową i poczuciem spełnionej matki. Bo spełniona dobra matka to jest właśnie kobieta zrealizowana zawodowo i chcemy bardzo mieć to wsparcie od państwa w postaci przedszkoli i żłobków, żebyśmy mogły po prostu stanowić o sobie i nie decydować, nie wybierać, tylko realizować się i zawodowo i dobrze jako matki. Tak, ale moje pytanie dotyczyło tego, że często kobiety nie chcą głosować na kobiety. Jak to zmienić? Jak powiedzieć kobiety, wyborcy, zaufajcie nam, bo to właśnie my, będąc waszymi przedstawicielkami, jesteśmy w stanie zrobić coś dla nas wszystkich. Wydaje mi się, że ten właśnie aspekt, o którym ja mówiłam, który jest bliski wszystkim kobietom, spowoduje to i nasze dobre listy, że kobiety w tym roku, w tych wyborach parlamentarnych będą głosowały na kobiety, szczególnie dlatego, że wreszcie potrzebny jest umiar i spokój w tej debacie politycznej i przełożenie emfazy na dobrą, merytoryczną debatę, a większa reprezentacja pań w polskim parlamencie na pewno to przyniesie. To teraz... Brawa, tak. Dziękuję. Pytanie do pani Doroty. Pani Doroto, pan przewodniczący powiedział, że pani jest tutaj najtwardszą z tych wszystkich kobiet. Ciężko jest działać w tym męskim świecie. I czy kobiety są dobrymi strategami, jeżeli chodzi o tę grę polityczną? No myślę, że swoją postawą przez tyle lat pokazałam, że tak. Można... Ale nie było łatwo. Nam nigdy nie jest łatwo, ale tak jak powiedziała pani psycholog, że życie i sytuacje, które przechodzimy, utwardzają nas i powodują, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje. Najtrudniej jest, kiedy kobieta sama idzie po wszystko, sama realizuje się i takim przykładem jestem ja. I byłam w organizacji bardzo demokratycznej, w której często myślę sobie, że tak powinno być również w partiach politycznych. Trochę więcej demokracji. I to, że osoba walczy, a potem często mówi żegnam, to nie dlatego, że jest jej tam bardzo źle, tylko dlatego, że dalej chce robić coś więcej, nie tylko dla jednej grupy zawodowej, ale dla ludzi. Ja mam serce po właściwej stronie, kocham ludzi i jeżeli mogę robić coś dla jednych, to uważam, że zrobię dla innych, którzy potrzebują tej pomocy i uważam, że kobiety powinny być w polityce. I pytanie,
dlaczego kobiety w polityce? Otóż ja myślę, że te pytanie, tak jak powiedziałyście Pani na początku, nie byłoby na miejscu. Nie, bo ono nie wymaga komentarza, absolutnie komentarza, bo proszę przypomnieć sobie trochę z historii, kiedy kobiety wywalczyły prawa wyborcze. W 1918 roku marszałek Piłsudski, kobiety w Stanach Zjednoczonych, prezydent Wilson i prawa wyborcze, 20 lat demokracji, a nas tylko 20% w Sejmie. 80% mężczyzn. W związku z tym czas dla mnie, dla moich koleżanek, abyśmy zaczynały pełnić rolę kobiece w Sejmie. Po prostu. Dziękuję pięknie, pani Dorota Gardias. Jeszcze pytanie do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, Margaret Thatcher powiedziała kiedyś, jeżeli chcesz, żeby coś zostało powiedziane głośno, powiesz to mężczyźnie, ale jeżeli chcesz, żeby coś zostało zrobione i dokończone, powiesz to kobiecie. Teraz pan przewodniczący nie słucha, ale ja zapytam, czy to faktycznie jest tak, że mężczyźni więcej gadają, a mniej robią? Są mniej konsekwentni? Szczerze? Tak. Czasami tak bywa. Jako, że Grzegorz Napieralski przedstawił mnie jako szefową biura klubu i to jest prawda. Stąd pytanie do pani. Tak, dziękuję za to pytanie. Pracuję na co dzień praktycznie rzecz biorąc z samymi mężczyznami i bywa różnie. Aczkolwiek tu ma pani rację, że kobiety mniej może mówią, więcej pracują, bardziej przewidują, ale z kolei mężczyźni są świetnymi strategami, to trzeba oddać, że potrafią... Chyba kobiety mniej kombinują po prostu. Też. Kobiety dużo mniej kombinują, widzą sprawy znacznie prościej i czasami sprawy bardzo skomplikowane potrafią tak uprościć, że wydaje się, że jest to osiągalne i rzeczywiście ten sukces przychodzi. Ale bez mężczyzn też by nam było kiepsko i takich strategów czasami nam potrzeba. Myślę, że dobrze byśmy się dopełniali, gdyby więcej kobiet było w polityce. Nie te 20%, o których mówiła Dorota, a trochę więcej. A wracając do tego, o czym mówiła Magda. Otóż chyba nie do końca tak jest, że kobiety nie głosują na kobiety. Ja widzę z roku na rok coraz więcej solidarność kobiet. Jako że wszelkiego rodzaju organizacje, w których my pracujemy, zrzeszamy się, które na zewnątrz wychodzą z różnego rodzaju inicjatywami, pokazują, że warto ze sobą współpracować. I tych organizacji, jak Państwo sami wiecie, jest bardzo dużo. No tak, jeżeli my kobiety nie weźmiemy swoich spraw w swoje ręce, nikt tego za nas nie zrobi, a nie można chyba sobie wyobrazić lepszego przedstawicielstwa niż właśnie inne kobiety zasiadające w tych rządowych ławach. Tak, oczywiście, ale też nie możemy wykluczać mężczyzn. Dzisiaj możemy, myślę, Pani Małgorzato, dziś możemy. Myślę, Panie Przewodniczący, że z kolei to, że tutaj jesteśmy i że jesteśmy na listach, może nie w dużej mierze, ale dzięki naszej pracy, naszej działalności, to, że potrafimy, jesteśmy wykształcone, co jest szalenie ważne, jesteśmy odważne, to jest też ważne, spełniamy się przede wszystkim zawodowo, ale też jesteśmy świetnymi matkami i żonami. A ta polityka przychodzi również jako dopełnienie naszych ról, które wypełniamy w życiu i zawodowo, więc myślę, że dzięki mężczyznom również możemy lepiej spełniać swoje role i w domu, i w polityce. Bardzo mądry głos. I ostatnie pytanie. Pan Napieralski się wygadał, że za chwilę będzie pani mamą po raz drugi. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję. Mam takie pytanie. Dom jest życiem, dzieci są życiem. Sama wiem, też jestem matką dwójki dzieci. Co jest pasją oprócz polityki dla kobiety, która jest politykiem? Co może znaleźć u siebie na takim prywatnym gruncie, co też może przenieść do tego świata parlamentarnego? Ja myślę, że pasja sama w sobie, to znaczy pasja do polityki, ale przede wszystkim pasja do ludzi, do kobiet i mężczyzn. Jestem szefową młodzieżówki SLD i to, o czym pan przewodniczący mówił, to jest ta praca głównie na ulicach, bo młodzi ludzie z SLD występują nie tylko na paradach równości, czy uczestniczą 8 marca w Manifie, ale przede wszystkim pracują wśród ludzi. Bo taka jest socjaldemokracja, miejsce socjaldemokracji jest wśród ludzi, więc myślę, że w polityce
a w polityce socjaldemokratów i socjaldemokratek zawsze będą najważniejsi ludzie, kobiety i mężczyźni, i to będzie nasza główna pasja, myślę, że pasja moich koleżanek, ale i moich kolegów na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A taka prywatna pasja to jeszcze książki i chciałam powiedzieć, że w tym godzeniu mojej roli w domu z wychowywaniem dziecka przydatni są jeszcze bardzo wspierający mężczyźni, a ja mam właśnie takiego męża i tacy są również moi koledzy z SLD. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, że my po prostu umiemy się wszędzie sprawdzić. Czyli okazuje się, pomimo tego, że dzisiejsze hasło, brawa, że dzisiejsze hasło to kobiety lewicy, okazuje się, musimy to przyznać, panowie też muszą to przyznać, że jednak jesteśmy równi i nie da się bez siebie egzystować, czy to w życiu, czy to w życiu politycznym. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Przypominam jeszcze raz, że to tylko część zaprezentowanych spotów mogli państwo dziś obejrzeć. Reszta będzie pojawiała się cyklicznie na antenach różnych telewizji. Oczywiście jest także szansa na zadanie pytań. To już w kuluarach po zakończeniu tej oficjalnej części. Szanowni państwo, dziękujemy. Ja jeszcze powiem od siebie prywatnie. SLD jest piękne, naprawdę. A dzisiaj jest chyba najpiękniejsze. Szanowny panie, bardzo dziękujemy. Wiemy, że część z pań przyjechała z bardzo daleka. Dziękujemy, że byłyście dzisiaj tutaj. Szanowni państwo, to wszystko. Jeżeli chodzi o część oficjalną, zapraszamy do zadawania pytań. Do widzenia.